Cześć moi drodzy, ja jestem Atreł, witam was w kolejnym odcinku z Rimworda. Lecimy dalej moi drodzy, cudowna rozgrywka. Ostatnio nam umarł Pałkis, umarł nam pies, psa zjedliśmy, fantastycznie. Mamy wizytorsów, dawaj, zapraszam wizytorsów. Nie mam kompletnie miejsca dla wizytorsów, ale trudno. Mam tak nabrzdżone tych budynków tutaj, że o mój Boże. No więc tak, ostatnio nam się udało cudownie zbadać elektryczność. Fantastycznie, także zacznijmy sobie baterię badać. Żeby tę elektryczność jakoś tutaj wziąć i trzymać. No i zobaczmy, co mamy z tej elektryczności, moi drodzy. Architekt, to jest zasilanie. Mamy generator na drzewno i generator na paliwo i turbinę wiatrową. Także tu będzie sporo miejsca na turbinkę wiatrową. Jakieś generatory sobie zrobimy też. Tutaj się wkopie, będzie taki generatorownia, myślę. No i trzeba będzie. Będziemy mogli w końcu zbudować sobie tą chłodnię. Nie wiem, czy nie będę musiał się gdzieś wkopać głębiej i tutaj zrobić ścianę i tutaj się w ścianie zrobić wentylację. Tak mi coś. Właśnie tutaj na klatkę. Nie. Ja nie mogę jeszcze tego brać. Momencik. Muszę klimatyzację zbudować, okej, to potem będzie. No dobra, dobra, lecimy. Patrzę sobie trochę, moi drodzy, na komentarze, kogo by tu wrzucić do naszych tych kolonistów, bo mamy wolne lane i tego naszego pana z dziczy. Ej, to jest facet, to jest mężczyzna lane, o proszę bardzo. Także Gakur już jest, co my tutaj dalej? Alekto. Niech będzie Alekto. Gdzie to było? Tu postać była. Proszę bardzo. Kolejny kolonista. Jak coś chcecie, to piszcie. Kto by tutaj chciał być kolonistą albo kolonistką wedle uznania? Dobra, lecimy dalej. Leków mamy mało, ale nam tutaj rosną. No dobra, to kujemy generatorownię w takim bądź razie. Kop, proszę bardzo. Taka generatorownia niech będzie, taka dość spora, z dwoma wyjściami. Gdyż będziemy tam robić składowisko na drzewno, bo to drzewno będzie trzeba palić drzewnem. Niech to tylko wykopią. I będziemy się elektryfikować. I teraz tak. Dobra, okej. Jak już mamy tutaj, to zrobimy coś takiego struktury. Gdzie to teraz było tylko? Wall light. Nie, to potem. Mamy właśnie lampki, także koniec z pochodniami, moi drodzy. Także myślę, że mam na lampki sobie zrobić. Lampka słoneczna. Na razie nie mam prądu, wiem, ale to się potem zrobi. Stawimy lampki. Tu może być lampka, tu może być lampka, tu już jest. Tutaj wstawimy te dwie lampki, albo nawet i trzy lampki. U Gakora jeszcze lampka. I tutaj też. Te trzy lampki. Dobra. Także nie sobie robią te lampki, one zżerają metal, także to jest luzik. Mogę też czasem użyć tych wall lightów. 5 stali, to 20 stali. Wiecie co wam powiem? Dobra, tu już widzę, część zbudowali. Niech, dobra, to część zrobimy tak, część tak. Dobra, anuluj. Jeszcze nie zrobili. Tu nie zrobili. I tu nie zrobili. Dobrze. Wall light tutaj wypróbujemy. A widzę, są tylko poziome te wall lighty. No dobra. I tylko na tych ścianach, okej. Okay. Wypróbujemy, zobaczymy jak to działa. Zaraz dwa się buduje, także elegancko. O, mają bawełnę. Bardzo fajnie. Mamy gości, pantera. Nie wiem co ona robi. Okej. Zniszczone ubrania. Gakor ma zniszczone ubrania. Co dzisiaj Gakor psuje, powiedz mi. To jest za wąskie. Jacket. Gdzieś koszula. Gdzieś t-shirt. Wyróbmy t-shirt. Dwa podkoszulki. Dobra.
Także kupimy generatorownię. Jakor sobie właśnie szyje, świetnie. Dostają broń, tak w ogóle. Pistolet, jest maczuga, dzida, kelba, PM, nóż. Przeminia bez pacyfistą, dobrze. Dobra, czy są tutaj gdzieś kable elektryczne? No mamy kuźnię, właśnie mamy elektryczne rzeczy, także fantastycznie. Mamy hutę, w końcu mam hutę, jej! I krematorium na trupy, fantastycznie. Maszyna do szycia, stół badawczy, ale nie jest na, jeszcze tutaj widzę na ten, na prąd. Jeszcze nie mamy też tych, do obrony wieżyczek. Przewód elektryczny pod płytką wodą. Dobra, więc tak. Więc tak, lecimy sobie, myślę, że tędy. Nie mogę w ścianie tego budować. A, nie mogę w kamieniu. Aha, okej. Okay. No to. Nie ma co, lecimy. Lecę środkiem. Mogę, dobrze. Tu nie mogę. Lecimy tak, polecimy tak. Jeszcze musimy tutaj się dopchać, to polecimy sobie tak. Taki węzeł tu będzie. No dobra, lecimy tak. I z grubsza wszystko nie. Grubsza będzie wszystko. Dobra, budynki chyba są podłączone, tak mi się wydaje. 28 w pomieszczeniu. Piwo może być do 32, także jeszcze można. Dobra. Budujemy. Ktoś pisał, że nie było ataków w poprzednim odcinku, już jest. Kosamen natychmiast atakują z dołu. No to pewnie przylezą tędy. Chodź tam, moi drodzy. Więc tak, zostawiamy sobie walczących wręcz. Tutaj. Anycul, chodź tu. Joku, chodź tutaj. Ruda idzie tam. Darkness ma pieska, to chodź tu. Gakor ma pałę, to chodź tu. Alekto ma PM-ik, to chodź tu. I chodź tu. Są nosorożce. Sporo ludzi. Tak, tu by się chyba jeszcze przydało jakieś wejście, naprawdę. Jakbyś weszła tutaj, czy zestrzelisz może? Dobra, Kyoku chowaj. Okej, okay. Alek to chowaj się. Nie ma, dobra, to idziemy tutaj. Chodźcie, chłopaki, dziewczyny. Dobra, stop. Uciekają, świetnie. Więc tak. Chowamy zwierzęta. Uwięźmy gościa. Uwięźmy drugiego gościa. O, proszę bardzo. Nie mam miejsca, ale będzie rzeźnia tutaj zaraz. O Jezu. Za małe miejsce. Dobrze. Meble. Miejsce do spania. Jedno. Nie. Bardzo. Po prostu.
Kto ma jeszcze psy? Tak, ktoś miał psy. Okej. Okay. To mamy zwierzę ludziów. I dużo pał. Dobra. Pieski już nam zanoszą trupów. Gako się załamuje, nie wiem co się dzieje. Mazator w sercu, okej. Okay. A trochę ma osłabioną tutaj zdolność. To jest jeszcze ślad, to jest już. Już może. Nie, dobrze, zobaczmy co nam się stało. Jozemit, co nam się stało. Rana kłuta od noża, nic strasznego. Mamy podpitego psa. Ma złamany kręgosłup i zniszczony ogon. 18 godzin. Sugar nam zakopał człowieka. Ja nie chcę tutaj tego. To nie, wewnętrzny człowiek. O, Gako, Kyoku i Darkness, proszę bardzo. Mi się wydaje, tak? A nie, Anycul. Nie. I zobaczmy, kogo nam się udało złapać. Bourbona. Który jest znajomym Kub. I nie umiesz nic. Także panie Bourbon. Je wypuszczamy, nie leczymy nawet. Foxy, postać. Gotowanie, zwierzęte, rzemieślnictwo artystyczne, brzydka. Uprzejma. Ile masz lat? 30. Też cię nie chcę chyba. Ktoś tu umie strzelać? Górnika, no, ale jest w depresji. To nie chcę w depresji. Julia Kofej, kto to jest? A nie żyje. Okej. Okay. Walka wręcz, gotowanie, zwierzęce. Dobra, mogę cię wziąć w sumie. Foxy, gotowanie, zwierzęce. Gotowanie, zwierzęce, a to mam jeszcze walkę wręcz, strzelanie, a to jest do dupy. Ciebie też wypuszczamy, nawet cię nie będę leczył. Medyczna bez leków, nie bądźmy tutaj sadystami. Gakor nam się załamuje. Bardzo głodny, surowe jedzenie, wszystkie otoczenie. Nie mam jedzenia! To jest, widzę problem teraz. Okej! Okay. Tak, to może być problem. Także myślę, że wyślemy Kyoko na polowanie. Nie uważam, że nie ma jedzenia. Okej, okay. Zrobimy coś takiego, że pozbieramy teraz polecenia. Zbierz plony. Wróć. Zbierz plony. A z Kyoku idziemy polować. Jest ta świnia wielka, nikt jeszcze nie oswoił. Dobra. Gakor, zrób se wolne. Lek też nam dostał. Widzę, nie ma tutaj żadnego tutaj zagrożenia życia. Świetnie. Mam szynszyle, a to się szynszylami to się nie najem. I słonie. Nosorożce. Dobra, to na razie zbierzmy to. Inni, nie chcę rozmów pokojowych.
A, trochę poznosili, widzę. A, to jest zalane po prostu. Ktoś umarł? A nie, wypuściliśmy. Czemu ona nam weszła tutaj? Dobra, idzie sobie. Ale kto jeszcze tutaj widzę? Czemu wy nie śpicie w łóżkach, naprawdę? Zalane krwią to jest. Dobra, Ruda nam tutaj w nocy pracuje. Pieski se wcinają trupy, to jest bardzo dobrze. Infekcja, bourbon, trudno. Oj, oj. Tu potrzebuje więcej miejsca. Niesiemy. Jak tu jest zalane po prostu. Mamy piwo, ale piwo to chyba nie, nie najedzą. Troszkę pemnikanu, troszkę tych warzyw. To nie jest tragicznie. No, możemy powoli porozbierać to. Porozbierywać. Jak to wpadł kompulsji? No dobra. Będzie sprzątał. Okej. Mi pasuje. To mógłbyś sprzątać akurat w szpitalu, a nie na dworze, ale nie będzie. Dobra, to ja prawie ten, także damy tutaj zasilanie, damy tutaj generator na drzewno. Chociaż, anuluj. Trzeba to, tutaj damy, o. Tutaj damy legitnie drzwi, żeby były drzwi. Bardzo. No, sprząta w szpitalu, świetnie. Trzeba będzie wykopać większe. Gdzie jest Kyoku? Kyoku gotuje posiłki w końcu. Darkness też się zajmuje. Surowe jedzenie lekko boli, ciepło. Ja ci poradzę. Dobra, też damy, widzę tutaj harmonogram. Darkness. Tutaj. Rób co uważasz za stosowne. Co ty trzeba karmić więźniów? To może być problematyczne właśnie. Dobra, ale nie będziemy karmić tych, co nie trzeba. Wypuść. Dobra. Budowują pułapki, nie ma problemu. Czemu przemysł nie... Dobra, nieważne. Był przez chwilę niemożliwe do wzięcia, ale już jest. I proszę bardzo, piwko sobie, to jest to. Jest elegancko.
Ja widzę, prąd podłączyli. Stary wszędzie. Oszalały szczur, o mój Boże, co ja zrobię? Ruda idzie akurat. Fantastycznie. I po szczurze. No dawaj, maksuj mi prędkość. Komponenty mam 8, stali też mam, tylko to zbuduję. O, proszę bardzo. Okej, 47 punktów, świetnie. No, buro nie obchodzą mnie ci koloniści. Na rozebrać. Trzeba jednak wypolować potem Darknet Kyoku na kolejne polowanie, znaczy wyleźć gdzieś na zewnątrz. Niech tylko sobie tutaj wstanie, zje. Nie ma co już jeść. Ktoś się tejmuje w ogóle? Darkness. No, Darkness się ogarnęła. Także możemy wrócić z harmonogramem. O, jest jedzenie, dobra. Bourbon nie żyje. No, jakby mi to było szkoda, wcale ani jest. Chodźmy tam. Tam były szczury, to może coś tam jeszcze będzie innego. Sorosce są. Pantera jest. Może być żółw. Może być żółw. O, llama in my living room. Okej. No, budujemy, dobrze, dobrze. Będziemy nawet budować. To zrobię tutaj, nie mam jeszcze baterii, także trochę Lipton. Składowisko zrobimy. Tu będziemy trzymać tylko drzewno. Drzewno teraz jest. W cegłach nie, byłaby wyszukiwarka. Gdzie to może być? Przedmioty? Nie wiem, czy to jest przetworzonych, nieprzetworzonych. Drewno, dobra. Drewno, tu nie drewno. O! O! Dobra. No, ja przyniosłem, dobra. Dobra, jest już to. Mogę tylko doprądzić. Paliwa starczy na dwa dni. Próbuję to doprądzić teraz. Uwaga, zobaczymy co się stanie. Zobaczymy co się stanie. Tak, Gakor potrzebuje widzę leczonka na swoją przypadłość psychiczną. Ziołowymi lekami go będziemy leczyć, to może być. A komponenty to były i metal pewnie, dobra. Możemy też zrobić oczywiście turbinę wiatrową. Także spróbujmy, może tu.
O, jest prąd. Ile dostarczy? Na 2-4 dni. Dobra. Jeszcze nie magazynujemy tego prądu, ale go tylko wykorzystujemy, ale jest już jasność nastała. Nie wiem, czy to tak daje jasność. A dobra. Także mamy prąd, moi drodzy. Cieszmy się, radujmy. No i dobra, moi drodzy, z tym optymistycznym akcentem się zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym materiale. Pa, pa.